Dzień dobry Państwu. Przed nami druga część poświęcona stereometrii, zajęcia 23. Zakończyliśmy na zadaniu 12. Przed nami jeszcze dwa dosyć ważne zadania z poprzedniego zestawu. Zaczynamy wobec tego od zadania 13. Jesteśmy wciąż przy ostrosłupach. Treść bardzo krótka. Jedna z krawędzi ostrosłupa trójkątnego ma długość 2 cm, pozostałe wszystkie 4. Mamy obliczyć objętość tego ostrosłupa, czyli polecenie bardzo typowe. To, co istotne w tym zadaniu, to wybór podstawy. Czy krawędź o długości 2 ma znaleźć się, ma być jedną z krawędzi podstawy, czy też lepiej, jeśli będzie krawędzią boczną. Narysujmy na razie oba przypadki. I dopiero po narysowaniu wybierzemy ten, który będzie obliczeniowo wygodniejszy. Wersja pierwsza. Przyjmujemy sobie, że wszystkie krawędzie podstawy są równe 4. Wówczas krawędzie boczne 2 jeszcze są równe 4. No i jedna z nich musi być już równa 2. To jest pierwsza wersja. Oczywiście mamy tam centymetry, ale na razie nie będziemy się poświęcać jednostkom. Przypadek drugi. W tej sytuacji przyjmiemy, że wszystkie krawędzie boczne są równe 4. No ale wtedy oczywiście jedna z krawędzi podstawy musi już być równa 2. No i zastanówmy się przez moment, którą wersję wybrać do obliczeń. Jak wiadomo, ostrosłup trójkątny to jest taka bryła, gdzie jako podstawę można przyjąć każdą ze ścian, podobnie jak w prostopadłościanie. I pierwsza wersja. W pierwszej wersji oczywiście pole podstawy oblicza się natychmiastowo, to jest trójkąt równoboczny, ale pamiętajmy, że przed nami jest jeszcze konieczność obliczenia wysokości do tego, żeby mieć objętość. I tu określenie spotka wysokości, bo bez tego elementu nie da się obliczyć wysokości, no jest pewnym problemem, dlatego że nie bardzo wiadomo, gdzie ten spodek wysokości tak od razu leży. Ale zastanówmy się teraz nad drugą sytuacją. Tutaj z kolei pole podstawy jest także dosyć łatwe do obliczenia. To w końcu jest trójkąt równoramienny o bokach, o ramionach 4 i 4, podstawie równej 2. Natomiast fakt, że wszystkie krawędzie boczne mają tę samą długość, powoduje, że umiejscowienie spodka wysokości jest bardzo jednoznaczne i łatwe do określenia. Połączmy ten spodek wysokości z wierzchołkami podstawy. Oczywiście wszystkie takie trójkąty, które nam się tutaj tworzą, są trójkątami prostokątnymi, to jest jasne. I dzięki temu, że w tym przypadku wszystkie krawędzie boczne są równe, trójkąty, które są zbudowane w oparciu o krawędź boczną, o wysokość i odcinek łączący spodek wysokości z wierzchołkiem podstawy, wszystkie takie trzy trójkąty, które tu widzimy, są przystające. Wynika to oczywiście z faktu, że jest jedna
wysokość. No, tutaj już niech sobie będzie jakaś inna, wobec tego jakiś inny symbol. I to tą wersję wybierzemy, bo ten punkt jest w tej sytuacji środkiem okręgu opisanego na podstawie. Odległość tego punktu od wszystkich trzech wierzchołków podstawy jest równa i będzie nam łatwiej obliczyć wysokość. A zatem już zostawiamy sobie tylko ten jeden rysunek. W ten sposób ustawiamy naszą bryłę. Spodek wysokości niech sobie nazywa. Pierwszy krok, no policzmy to, co jest najprostsze, pole podstawy. A tutaj mamy BCA 4, 4. Powiedzmy, niech sobie będzie punkt E. Rzecz jest bardzo krótka. Obliczamy sobie wysokość podstawy, korzystając z trójkąta ECA. Czyli 16 to h kwadrat dodać 1 do kwadratu, a zatem no, może od razu h to jest pierwiastek z 15. No i pole trójkąta ABC w związku z tym to 1/2 podstawy i wysokość i już jest policzone. Jeszcze raz zaakcentujmy ten fakt, biorąc pod uwagę trójkąty A, PD, trójkąt B, PD oraz trójkąt C, PD. Jak powiedzieliśmy, te trójkąty prostokątne mają identyczne przeciwprostokątne. Jedna z przyprostokątnych także jest stała w tych trójkątach, a zatem wnioskujemy, że AP równa się BP, równa się CP i równa się promieniowi okręgu opisanego na trójkącie ABC, na podstawie tego ostrosłupa. Jeżeli zatem uda nam się obliczyć promień okręgu opisanego na podstawie, pozostanie nam w jednym z tych trójkątów zastosować twierdzenie Pitagorasa i będziemy mogli obliczyć wysokość ostrosłupa, podstawić do wzoru i zakończyć zadanie. Przypomnijmy sobie teraz wzór. Wzór, który jest dostępny w karcie wzorów, tam gdzie mają Państwo szereg wzorów na pole trójkąta, jest także taki wzór, gdzie można pole trójkąta policzyć, mnożąc wszystkie trzy długości boków tego trójkąta i dzielimy to przez właśnie cztery promienie okręgu opisanego. Ponieważ pole podstawy, pole trójkąta ABC już jest wcześniej tak policzone, długości boków znamy, to podstawmy i policzmy prom. A zatem 4 razy 4 razy 2, to wszystko dzielimy przez 4r. No i pozostają nam dosyć proste rachunki, a stąd r to 8 dzielone przez pierwiastek z 15. I pozostaje nam zastosować, jak już powiedziałem, twierdzenie Pitagorasa w jednym z tych trzech trójkątów.
i tu jest nasza wysokość. A zatem 16 to 64 przez 15 dodać h kwadrat. No i chwilę rachunków, może pomnóżmy jeszcze to przez 15. Będziemy mieli 240, 64 plus 15 h kwadrat. I stąd h kwadrat to 176 przez 15. Ponieważ 176 to 16 razy 11, wobec tego mamy 4 pierwiastki z 11 i tu pozostaje nam pierwiastek z 15. Nie musimy usuwać niewymierności z mianownika, to są cząstkowe obliczenia. Pozostaje nam wobec tego połączyć te dwa elementy we wzorze na objętość i otrzymujemy wobec tego 1/3. Ten pierwiastek z 15 za chwilę nam się pięknie skróci. Czyli wynik ostateczny 4/3 pierwiastka z 11. Jeszcze raz oczywiście patrzymy na zadanie i mówimy wszystko świetnie, ale w tym zadaniu były jednostki. Taką rzecz warto sobie zawsze gdzieś na początku rozwiązania z wykrzyknikiem zapisać, no albo po prostu starannie przeczytać jeszcze raz zadanie przed udzieleniem końcowej odpowiedzi. Rzecz jasna, objętość tutaj jest w jednostkach sześciennych, czyli centymetry sześcienne. A zatem pamiętajmy, że ostrosłup trójkątny to taka bryła, gdzie podstawą może być każda ze ścian. W innych ostrosłupach, czworokątnych, sześciokątnych, nikt nie postawi go jako na podstawie na trójkącie. Tutaj mamy same trójkąty, więc wybór należy do nas. Starajmy się w miarę możliwości zawsze tak ustawiać tego typu ostrosłup, aby krawędzie boczne, jeśli to tylko możliwe, były sobie równe, bo wówczas, jeżeli krawędzie boczne są równe, zawsze spodek wysokości będzie środkiem okręgu opisanego. A znajomość tego faktu poprzez możliwość obliczenia promienia tego okręgu pozwala nam dosyć w prosty sposób obliczyć wysokość ostrosłupa. Oczywiście ten warunek z równością wszystkich krawędzi bocznych jest równoważny warunkowi nachylenia krawędzi bocznych do podstawy. Jeżeli spotkają się Państwo z sytuacją, w której będzie taka informacja, że wszystkie krawędzie boczne są w ostrosłupie nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem, to także jest informacja mówiąca nam, że spodek wysokości jest środkiem okręgu opisanego, bowiem po prostu trójkąty utworzone przez krawędzie boczne wysokość i odcinek łączący spodek wysokości z wierzchołkiem podstawy. Wszystkie takie trójkąty będą przystające, no i odległość punktu P od wierzchołków będzie jednakowa. I przechodzimy teraz do zadania 14, które podnosi podobny problem, jak za chwilę zobaczymy. No, czytamy sobie treść tego zadania.
Ostrosłup także trójkątny. Tutaj już z góry autorzy powiedzieli, podstawą takiego ostrosłupa jest trójkąt równoramienny ABC, podali długości boków, więc rysunek robimy natychmiast, nie ma żadnego wyboru. Oznaczenia też są z góry zadane, czyli ABC. Gdzie jest spodek wysokości? No, należy do ostrosłupa, należy do podstawy tego ostrosłupa. To dosyć niewiele nam jeszcze mówi. No więc na razie wykonujemy rysunek zgodnie z warunkami zadania, ale później będziemy się zastanawiać, gdzie on dokładnie jest. Tutaj mamy punkt S. No i wypiszmy oczywiście dane, czyli podstawa w trójkącie ABC, ramiona nieco dłuższe. Tu już nie mamy jednostek. No i kolejna ważna informacja o tym ostrosłupie. Każda z wysokości ścian bocznych poprowadzonych z wierzchołka S ma jednakową długość i jest równa 26. Spodki wysokości tutaj też sobie jakoś oznaczmy. No i tutaj z tyłu jest sobie powiedzmy punkt F. Dopisujemy wobec tego DS w danych zadania równa się ES równa się FS. I ten wymiar ma 26. Polecenie z tych najbardziej typowych. Znowu oblicz objętość ostrosłupa. Sprawa jasna. Jak widzimy, kwestia podstawy jest praktycznie powtórzeniem poprzedniego zadania. Trójkąt równoramienny. A zatem ten problem nie powinien nam, jego rozwiązanie nie powinno nam sprawić najmniejszej trudności. Podstawa 15, trzeba policzyć wysokość. Oczywiście można także zrobić to używając wzoru Herona. Już tradycyjnie h kwadrat plus 15 do kwadratu równa się 39 do kwadratu. Gdzieś jakieś rachunki trzeba sobie wykonać. 39 do kwadratu, czyli 40 minus 1, tak, do kwadratu. To może w ten sposób będzie najszybciej. A jak się nie ma kalkulatora, oczywiście. Minus 80 plus 1, czyli ...225 i tutaj mamy 1521. Wobec tego ...1296. No, jakiś kandydat na całkowity na pierwiastek z 1296. Sprawdźmy może 36.
3 razy 6, 8 i 10 jest, prawda? 1296, a zatem wysokość jest równa 36. A i pole trójkąta ABC, jedna, druga podstawy i jeszcze 36, czyli wysokość nasza. 18 razy 30, czyli 540. Tak. No i teraz to, co najważniejsze w tym zadaniu, bo to oczywiście takie dosyć sztampowe rachunki. Wysokość. Oznaczmy spodek wysokości P i no, co daje nam informacja, że wszystkie, to ważne bardzo tutaj założenie zadania, że wszystkie wysokości ścian bocznych są jednakowe. Oczywiście trzeba będzie tą wysokość ściany bocznej wykorzystać. Zapewne trzeba zatem połączyć punkty D, E i F ze spodkiem wysokości F. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, oczywiście tworzą nam się tutaj trójkąty prostokątne. I ponownie te trójkąty prostokątne okazują się być trójkątami przystającymi. Wysokość ściany bocznej jest każda jednakowa. Wysokość SP całego ostrosłupa oczywiście także jest no, jedna w tych trójkątach, jest stała. I wobec tego, chociażby z stwierdzenia Pitagorasa, wynika, że długości odcinków DP, PE oraz PF są jednakowe. Mają jednakową długość. A zatem rozpatrując trójkąty D, PS, trójkąt P, ES oraz trójkąt F, PS, stwierdzamy, że DP to jest to samo co EP i to samo co FP. No i pytanie, co to za punkt leżący wewnątrz trójkąta, którego odległość od każdego z boków jest taka sama. No. Jest to promień okręgu wpisanego w podstawę tego ostrosłupa. A zatem, podobnie jak w poprzedniej sytuacji, będziemy chcieli jak najszybciej tenże promień policzyć i znowu z pomocą przyjdzie nam już obliczone pole podstawy. Otóż te rachunki już nam się na pewno nie przydadzą. Przypomnijmy, w planimetrii no, całkiem często wykorzystywany wzór, który mówi, że pole każdego trójkąta można policzyć używając połowy obwodu, no i właśnie promienia okręgu wpisanego. On w karcie wzorów jest zapisany tak może nieco enigmatycznie, krótko, małą literką P razy R, gdzie to P jest oczywiście wyjaśnione jako połowa obwodu. Także jeżeli ktoś szukałby dokładnie tej postaci, no to nie znajdzie, ale w tej formie jest ten wzór w takiej formie skondensowanej, zaszyfrowany. Pozostaje nam zatem znowu użyć wcześniej obliczonego pola trójkąta ABC. Boki, wszystkie trzy podstawy mamy, czyli jedna, druga, 30 plus 39 i tu mamy od razu razy 2, no i to razy promień. Czyli 540 mnożąc przez jedną drugą mamy 15 plus 39
czyli 54 i wniosek stąd, że R jest równe 10. W tym momencie sięgamy do jednego z tych trzech trójkątów. I jesteśmy już w stanie policzyć wysokość ostrosłupa. Wysokość 26, promień równy 10. Używam ponownie twierdzenia Pitagorasa, czyli plus h kwadrat (576) i tutaj mamy 24 jednostek nie ma. Podstawiamy do wzoru na objętość, czyli tak, 1/3, o której nie wolno nam zapomnieć, pole podstawy i wysokość równa 24. No, tu ewidentnie możemy skrócić 8 razy 540, czyli 4000 i jeszcze 320 i już. I oczywiście jak to bywa, rozwiązujemy przecież bardzo dużo zadań, na ogół je zapominamy. Zadania mają służyć nam temu, aby pewne uogólnienia, pewne problemy z tych zadań uogólnić. I w tym wypadku powinniśmy pamiętać, że jeżeli gdziekolwiek w ostrosłupie, i to niekoniecznie ostrosłupie, którego podstawą jest trójkąt, będziemy mieli wszystkie krawędzie, wszystkie wysokości ścian bocznych tej samej długości, to spodek wysokości będzie środkiem okręgu wpisanego. Ten warunek równości wszystkich wysokości ścian bocznych znowu może być zastąpiony warunkiem mówiącym, że kąt nachylenia każdej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma tą samą miarę. Jeżeli spotkamy się z takim warunkiem, również możemy wnioskować, że trójkąty utworzone przez wysokości ścian bocznych, wysokość ostrosłupa, no i odcinki łączące spodek wysokości z punktami należącymi do krawędzi podstawy, że takie trójkąty będą przystające. Warto także zwrócić uwagę na to, że odcinki PE, PF i PD są prostopadłe. Oczywiście jako chociażby promienie, ale gdyby ktoś miał wątpliwości co do istnienia tutaj tych kątów prostych, to wynikają one z twierdzenia o trzech prostych prostopadłych. Spójrzmy, ponieważ wysokość oczywiście ściany bocznej musi być prostopadła do krawędzi podstawy, a rzutem prostokątnym na płaszczyznę podstawy tej wysokości jest odcinek PE, to i on również musi być prostopadły do BC. No i to oczywiście ma miejsce w każdej z tych trzech sytuacji i nie ma żadnej wątpliwości, że rzeczywiście odcinki PE, PD i PF są promieniami okręgu wpisanego w podstawę. A więc te dwie szczególne sytuacje muszą Państwo pamiętać. Sytuacja, kiedy krawędzie boczne są równe, bądź też wysokości ścian bocznych
są równe, prowadzi to do błyskawicznego określenia spodka wysokości, co pozwala w kolejnych krokach bardzo szybko policzyć wysokość ostrosłupa. Kończymy pewien cykl zadań związanych z głównie ostrosłupami, ale też z kątami oraz z określaniem spodka wysokości ostrosłupa, co jest niewątpliwie ważnym elementem. Przechodzimy do kolejnych zajęć, zajęć numer 24. One także w całości są poświęcone stereometrii, ale tutaj na początku kilka zadań będzie związanych z przekrojami brył. I od razu od pierwszego zadania zobaczymy, że taki element jak przekroje brył potrafią sprawiać nam pewien problem. Mimo że zadanie wydawałoby się dotyczy sześcianu, czyli bryły, no, w której nic skomplikowanego się nie powinno zdarzyć, no ale narysujmy. Wprowadźmy oznaczenia. O sześcianie wiemy, że jego krawędź to 4. Mamy obliczyć pole przekroju płaszczyzną przechodzącą przez środek symetrii sześcianu oraz środki dwóch prostopadłych do siebie krawędzi jednej ze ścian. No więc jeśli chodzi o środki dwóch krawędzi jednej ze ścian, to powiedzmy, wybierzmy podstawę. No, każda ściana jest dobra, ta chyba będzie dosyć wygodna, czyli środki powiedzmy AB i BC. Tak? Jest mowa o prostopadłych do siebie krawędzi, więc kolejnych można powiedzieć także. I trzeci punkt, który wyznacza płaszczyznę, która w części wspólnej z tym sześcianem da nam przekrój, którego pole mamy policzyć, to środek symetrii. Środek symetrii sześcianu, no, jak Państwo widzą kwadrat, to wiedzą, co to jest środek symetrii. Tu oczywiście środek symetrii jest takim punktem, w którym także przecinają się przekątne. Ja nie będę ich bardzo wyraźnie zaznaczał, ale to jest oczywiście taki punkt, który leży dokładnie w tej samej odległości od wszystkich ścian sześcianu, ale także od wszystkich wierzchołków tego sześcianu. I można by o nim także powiedzieć, podobnie jak w kwadracie, że jest środkiem w tym wypadku kuli opisanej na sześcianie, czy kuli wpisanej w sześcian. I taki punkt sobie tutaj zaznaczamy. Jak wiemy, trzy niewspółliniowe punkty w przestrzeni wyznaczają nam dokładnie jedną płaszczyznę. I musimy tą płaszczyznę skonstruować, aby uzyskać przekrój. Najprościej zrobić to, konstruując jak najwięcej punktów tej płaszczyzny. A zatem, jeżeli ten punkt należy do naszej płaszczyzny i ten punkt, to niewątpliwie łącząc te punkty, możemy zastanowić się, gdzie taka prosta będzie wychodzić z naszego sześcianu. No i ona
idąc sobie przez środek AB, idąc przez środek tego sześcianu, dojdziemy nią do środka krawędzi HG. No, to chyba dosyć oczywiste. A, rzecz jasna, te dwa punkty na pewno warto połączyć. Dwa punkty należą do płaszczyzny. To odcinek je łączący oczywiście także. Popatrzmy teraz na ten punkt oraz na ten środek symetrii. Jeżeli te punkty zaczniemy łączyć, albo inaczej mówiąc, poprowadzimy przez te dwa punkty prostą, no to ona sobie będzie wychodzić z sześcianu o gdzieś tutaj, gdzie jest środek krawędzi EH. No i już na pewno można także te dwa punkty połączyć. One leżą na powierzchni sześcianu, czyli one dają nam obraz, jak ta płaszczyzna wychodzi z tego sześcianu i dają nam obraz brzegu tego przekroju. No ale co dalej? Zwróćmy uwagę, bo to często popełniany błąd, że przekrojem wcale nie jest prostokąt. Łącząc te dwa punkty tutaj, nie mamy obrazu, jak ta płaszczyzna wychodzi z sześcianu, jaka jest część wspólna tej płaszczyzny i brzegu sześcianu. Wobec tego spróbujmy zastosować technikę następującą. Otóż skoro z tego punktu do tego punktu musimy pójść dwie jednostki w górę i dwie jednostki, no, mówiąc tak jakby obrazowo, za tablicę, to z tego punktu zrobimy dokładnie to samo, czyli pójdziemy dwie jednostki do góry i dwie jednostki za tablicę. W ten sposób trafimy do środka krawędzi GC. No i już możemy tutaj niewątpliwie łączyć punkty leżące na brzegu sześcianu. No i tutaj postąpimy analogicznie, czyli z tego punktu pójdziemy teraz sobie dwie jednostki, tak, z tego idziemy sobie dwie jednostki w dół i dwie jednostki, czyli z tego pójdziemy tu i do środka krawędzi EH. No, można powiedzieć, że po narysowaniu ten przekrój, może ktoś powiedzieć, on jest zupełnie oczywisty, ale to tak, jak się patrzy na efekt końcowy, to oczywiście wszystko może się wydawać proste. Z doświadczenia wiem, że on sprawia pewne problemy. Oznaczmy jego wierzchołki. Nie ma chyba już żadnych wątpliwości, że przekrojem tym jest sześciokąt. Pozostaje nam ocenić, czy ten sześciokąt jest foremny. Jeżeli tak, to obliczenie jego pola będzie błyskawiczne. Niewątpliwie wszystkie jego boki, czyli KL i kolejno LM, MN, NP, oraz ostatni RK. To są równe odcinki. Są one po prostu równe połowie przekątnej kwadratu, który jest ścianą tego sześcianu, czyli można tutaj wpisać natychmiast jedna druga, a pierwiastka z dwóch. A co za tym idzie, jest to, są to dwa pierwiastki z dwóch, tak? A jest równe cztery. I pozostaje już tylko ostatnie pytanie, czy jeżeli sześciokąt ma wszystkie boki równe, czy musi być foremny, czy jest wielokątem foremnym? To tak nie jest. Wielokąt jest foremny
przypomnijmy, wtedy i tylko wtedy, gdy ma wszystkie boki równe i kąty tej samej miary. Oczywiście w trójkącie, jak ktoś powie, że wszystkie boki są równe, to implikuje, że i kąty są równe, ale już w czworokącie równość boków to za mało, bo mamy przecież rąb, który ma boki równe, a przecież nie jest, jeżeli kąty nie są proste, nie jest wielokątem foremnym. W sześciokącie też tak się może zdarzyć, proszę popatrzeć. To oczywiście jest może w tej chwili bardziej ciekawostka niż rzecz bardzo ważna w naszym zadaniu, ale można sobie bez problemu narysować sześciokąt, który ma wszystkie boki równe. Tutaj buduje trójkąt równoramienny, który ma ramiona równe także x. No i oczywiście mogę to zrobić także po drugiej stronie. Mniej więcej taki jamnik. Wszystkie boki są równe. W oczywisty sposób sześciokąt nie jest foremny. A co z naszym? Nasz jest foremny. Jeżeli przypomnimy sobie, że przecież do tego sześciokąta należy środek symetrii, no to w prosty sposób możemy stwierdzić, że odległość środka symetrii od środków wszystkich tutaj krawędzi, które nas interesują, czyli punktów KLMN i tak dalej, że ta odległość także będzie niczym innym jak połową przekątnej ściany. A jeżeli Państwo patrzą na odcinek KN, no to on jest taki sam jak odcinek BG tu. No a odpowiednio KS i SN są połówkami, a zatem ta sytuacja to tylko taki troszkę wydumany przykład, jak mogłoby się zdarzyć, ale się tutaj oczywiście to nie zdarza. A zatem stwierdzamy, że SK równa się SL i tak dalej, aż do ostatniego z tych odcinków, to także jest jedna druga a pierwiastka z dwóch, czyli no i teraz już nie ma wątpliwości, że z najprościej ten sześciokąt składa się, tak jak w każdym foremnym sześciokącie, z sześciu trójkątów równobocznych. Pozostaje nam wobec tego policzyć jego pole. Jest to już formalność. Sześć trójkątów równobocznych o boku dwa pierwiastki z dwóch. A więc kwadrat boku pierwiastek z trzech i tutaj cztery. A zatem 8 przez 4, 2 razy 6, czyli 12 pierwiastków z trzech. Jednostek nie było, zostawiamy sobie ostateczną odpowiedź i już. Może ktoś powiedzieć, że zadanie króciutkie, no ale na początek trzeba wykazać się pewną istotną umiejętnością konstrukcji przekroju, a więc określić, jak płaszczyzna, która jest zadana przez trzy punkty, jak ona wychodzi z tego sześcianu, gdzie przecina ściany. Tylko w ten sposób możemy uzyskać obwód tego przekroju i uzyskać no, informację, jaką jest figurą. Kolejne przekroje będą już troszkę może prostsze. Przechodzimy do zadania drugiego.
Mamy kolejną bryłę, prostopadłościan o podstawie kwadratu, czyli inaczej mówiąc graniastosób prawidłowy czworokątny. Szybciutko sobie wykonujemy rysunek. Przyjmijmy własne oznaczenia w podstawie ABCD, zapiszmy to. Kwadrat. I mamy przeciąć ten prostopadłościan płaszczyzną przechodzącą przez jeden z wierzchołków podstawy. No, wybierzmy sobie, a jeszcze niech tutaj będą sobie punkty. Także one nie będą nam jakoś szczególnie potrzebne, ale na pewno są jakieś. Wybierzmy sobie wierzchołek A i próbujmy wobec tego przez ten wierzchołek poprowadzić płaszczyznę tak, aby w przekroju otrzymać rąb. Jest jasne, że to nachylenie płaszczyzny do podstawy, do płaszczyzny wyznaczonej przez ABCD, nie może być ten kąt zbyt duży. Gdyby ta płaszczyzna zaczęła nam wychodzić przez górną podstawę, no wówczas nie mielibyśmy już rąbu. Myślę, że to byłby wielokąt o większej liczbie boków. Każdy może sobie spróbować i taki przekrój narysować, natomiast ten nasz, no właśnie, gdzieś sobie będzie szedł. Prawda? I za chwilę będziemy jeszcze oceniać, czy te punkty muszą być na jednakowej wysokości, czy nie. To będzie ważny element zadania, no ale ta płaszczyzna idzie dalej i gdzieś sobie wychodzi. Oczywiście nie wiemy nic na temat tego, jakoby to miało być w punkcie C1. Może być, ale nie musi. Więc nie rysujmy żadnych szczególnych przypadków. No. Jest. Mniej więcej to tak sobie wygląda. Wprowadźmy też oczywiście od razu oznaczenia. Niech tu sobie będzie punkt K. L, M. Co więcej wiemy? Otrzymujemy rąb o kącie ostrym alfa. No, napiszmy jeszcze może i tę informację szybciutko. A, K, L, M to jest rąb. Kąt ostry. I jego miara alfa, to traktujemy oczywiście jako wielkość daną, czyli jest. To, co mamy w zadaniu zrobić, to obliczyć kosinus kąta nachylenia tej płaszczyzny do podstawy bryły. Wyjątkowo rzeczywiście troszkę trzeba uruchomić intuicję, jeśli chodzi o zaznaczenie tego kąta. Jedna płaszczyzna to płaszczyzna podstawy i druga to płaszczyzna wyznaczona przez ten przekrój, przez ten rąb. Otóż to, co będzie nam tutaj potrzebne, to przekątna AL tego rąbu oraz przekątna podstawy AC. W tym oto trójkącie kąt między
przekątną AL, no i oczywiście i rzutem prostokątnym na płaszczyznę ABCD będziemy mieli kąt beta, którego kosinus mamy wyznaczyć. To, co jest istotą tego zadania, to oczywiście to, że nie mamy żadnego praktycznie wymiaru, jeśli chodzi o długość krawędzi. Musimy przyjąć sobie pewne roboczy wymiar. Niech to będzie tak, krawędź podstawy. No, a jeżeli chcemy wyznaczyć kosinus kąta beta, no to niewątpliwie ten trójkąt ACL powinniśmy sobie wyrysować, tak aby nie pomylić się na samym początku, bo to miejsce, w którym nikt nie powinien mieć problemu. A trójkąt jest oczywiście prostokątny, no i to, co możemy zapisać od razu, to to, że kosinus kąta beta to jest stosunek długości AC na w mianowniku długość przekątnej rombu AL. I teraz oczywiście ten wymiar A, on nie ma prawa znaleźć się w końcowej odpowiedzi. Widzimy, że AC to jest A pierwiastka z dwóch. I nasze zadanie w gruncie rzeczy już jest, powinno być jasne. Musimy długość AL wyznaczyć w zależności od A. Wówczas, patrząc sobie na to, co jest tutaj napisane, wielkość A nam się skróci i pozostanie odpowiedź, która tego A nie wykorzystuje. No to popatrzmy teraz wobec tego sobie na nasz rąb. Go sobie narysujemy dodatkowo oddzielnie. To, co nas interesuje najbardziej, to jest ta przekątna. I teraz przypomnijmy sobie, jakie to własności mają przekątne w rąbie. Otóż na pewno pełnią funkcję dwusiecznych kątów, czyli są zawarte w dwusiecznych. Czyli na pewno możemy powiedzieć, że po poprowadzeniu mamy kąt alfa pół, bo cały kąt miał miarę alfa. Poprowadźmy drugą przekątną. Oczywiście kolejna własność przekątnych rąbu to to, że przecinają się pod kątem prostym. No a jeszcze jedna z nich mówi, że oczywiście połowią się. A zatem patrząc na trójkąt AK, możemy zapisać, wykorzystując kąt alfa pół. Oczywiście, jeżeli kąt alfa jest dany, mamy prawo korzystać z funkcji trygonometrycznych także połowy kąta. SK dzielone przez AS to jest tangens kąta alfa pół. No, jeśli chodzi o AS, to sprawa jest tutaj jasna. AS to jest 1/2 AL, czyli coś, czego bardzo pożądamy. No, tu widzimy, że czeka ten symbol. SK, czyli połowa drugiej przekątnej. Tutaj na chwilę musimy wrócić jeszcze do naszej całej bryły i popatrzeć na odcinek MK. Czemu on jest, jaką on ma długość? Otóż
ponieważ nasz przekrój jest rombem, wobec tego na pewno trójkąt ABK jest trójkątem przystającym do trójkąta ADM. Trójkąty te są na pewno prostokątne. No i dwa z trzech boków są równe, a dokładniej mówiąc równe są przeciwprostokątne AK oraz AM. No i krawędzie podstawy ABAD wiemy, że to jest kwadrat, czyli AD także jest równe A. Z tego wynika, że stwierdzenia Pitagorasa, oczywiście, że MD i BK są także równe, a zatem możemy w tej chwili stwierdzić, że długość MK, jako że punkty K i M leżą na tej samej wysokości, możemy stwierdzić, że długość MK to jest dokładnie to samo, co długość DB, czyli przekątna kwadratu. No i w tej sytuacji dopisujemy sobie tutaj odpowiednio, że SK to jest 1 druga A pierwiastka z dwóch i wstawiamy to do naszego równania wynikającego z funkcji trygonometrycznej tangens, czyli 1 druga A pierwiastka z dwóch dzielone przez połowę długości AL to tangens połowy kąta alfa. Jedna druga nam się skraca i pozostaje wyznaczyć AL, czyli A razy pierwiastek z dwóch dzielimy przez tangens alfa. Z tak wyznaczoną wielkością wracamy sobie do AL w kosinusie kąta beta. Jak widać, tak, przepraszam, najmocniej, tutaj drobna omyłka. Nie wiem dlaczego zamieniłem ułamek. Oczywiście jest A pierwiastka z dwóch przez AL. No i tutaj w konsekwencji także poprawiamy szybciutko. Mamy A pierwiastka z dwóch, rzecz jasna, w liczniku i to AL wędruje nam do mianownika, czyli tu mamy tangens alfa. Tak czy inaczej, oczywiście A pierwiastek z dwóch się skraca, tylko końcowy wynik to nie odwrotność tangensa, a po prostu tangens kąta alfa. A zatem kosinus beta został wyrażony przez wyłącznie kąt alfa, oczywiście za pomocą funkcji trygonometrycznej, tego należało się spodziewać. I tak jak mówię, jeżeli mamy dany kąt alfa, wolno korzystać z jego połowy, z jego dwukrotności poprzez w tym wypadku funkcję trygonometryczną. A więc do odpowiedzi wpisujemy cosinus beta równa się tangens alfa pół. Proszę zwrócić uwagę na wykorzystanie wszystkich własności przekątnych w rąbie. Dwusieczne kątów, kąt prosty i połowienie się, wszystkie one były tutaj potrzebne. No, można było oczywiście próbować korzystać z stwierdzenia kosinusów, ale to myślę byłoby dużo bardziej skomplikowana droga dochodzenia do celu.
Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Mamy dokładnie tą samą bryłę, grając w sposób prawidłowy czworokątny. No i znów oczywiście najpierw szybko robimy rysunek bryły, później będziemy wypisywać dane i przyglądać się, co w tej bryle się dzieje. Przyjmujemy sobie oznaczenia. Wierzchołków. W zadaniu otwartym trudno bez tego pracować. Długość krawędzi podstawy 8. Długość wysokości, czyli A1 na przykład 4. Mamy obliczyć pole przekroju tego graniastosłupa płaszczyzną zawierającą środki dwóch sąsiednich krawędzi jednej podstawy i przekątną drugiej podstawy, później jeszcze sinus. Dobrze, skoncentrujmy się na razie na zaznaczeniu przekroju tego graniastosłupa. Myślę, że warto byłoby zacząć od przekątnej podstawy i zdecydowanie wygodniej robi się rysunek, jeżeli wybierze się przekątną w dolnej podstawie. Oczywiście, czy będzie to DB czy AC, to nie ma już takiego znaczenia. Myślę, że wybór DB da nam czytelniejszy rysunek. To jest dolna podstawa, natomiast w górnej podstawie mamy wybrać środki dwóch sąsiednich krawędzi. Zwróćmy uwagę, że nie może to być wybór środków A1, B1 i B1C. Gdyby ktoś wybrał takie dwa punkty tu i poprowadził coś takiego, to otrzymuje dwie proste, tak, jeżeli byśmy je odpowiednio przedłużyli, skośne. One nie leżą w żadnej jednej płaszczyźnie, a więc taki wybór po prostu nie dałby nam żadnego przekroju, bo nie byłoby płaszczyzny. To muszą być środki albo B1, C1 i C1, D1 tutaj, albo tu. Myślę, że tu będzie znowu rysunek nieco bardziej czytelny. Dopisujemy sobie kolejne punkty, niech sobie będzie E i F. Po narysowaniu tego przekroju nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że czworokąt, który otrzymaliśmy, jest trapezem równoramiennym. Na pewno BE jest równe, to już oczywiście jest pierwszy wniosek. Myślę, że ten wniosek można po prostu zapisać bez żadnego istotnego dowodu. Wiadomo, że ściany boczne są przystającymi prostokątami, wszystkie są jednakowe. To dlatego, że w podstawie jest kwadrat, czyli mamy odcinek łączący w każdym prostokącie odcinek łączący wierzchołek ze środkiem boku.
to zarówno DF, jak i BE jest na pewno równe. No to wobec tego kompletujmy teraz wielkości, które są nam potrzebne do obliczenia pola trapezu równoramiennego. I kolejno DB, czyli przekątna kwadratu oboku 8, 8 pierwiastków z 2. Następnie odcinek łączący środki boków tegoż kwadratu. No jak ktoś chce być bardzo staranny, to może sobie jeszcze dodatkowy rysunek zrobić. Da, jesteśmy w górnej podstawie i mamy FE. Czyli oczywiście, patrząc na znowu całą przekątną, FE to jest połowa przekątnej kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 2. Kolejny krok to jeszcze obliczenie wysokości. Skoro trapez jest równoramienny, no to można byłoby obliczać tę wysokość jako odległość środków podstaw, ale popatrzmy znowu może na ten trapez sobie. W bardziej rzeczywistej jego postaci. D, B, E i F. No więc ustaliliśmy już, że górna podstawa to 4 pierwiastki z 2, dolna 8. Wobec tego odcinek GB to połowa różnicy tych podstaw, czyli 2 pierwiastki z 2. Do tego, aby obliczyć wysokość trapezu, oznaczmy ją małą literą H, potrzebujemy jeszcze długości BE. Jeśli chodzi o długość BE, to tu z pomocą przyjdzie nam trójkąt B, B1, E. No i sprawa jest chyba zupełnie jasna. Połowa krawędzi podstawy to 4, a wysokość całej bryły także 4. Czyli mamy do czynienia z połową kwadratu. Przeciwprostokątna to 4 pierwiastki z 2. A zatem w tym małym trójkącie GBE możemy przystąpić do pracy rachunkowej. H kwadrat dodać GB, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to 4 pierwiastki z 2 do kwadratu, no i stąd 32 minus 8, czyli pierwiastek z 24, a zatem 2 pierwiastki z 6. Pozostaje nam po skompletowaniu wszystkich istotnych wymiarów tego przekroju policzyć jego pole, czyli D, B, E, F. Suma podstaw dzielona przez 2.
i wysokość, czyli dwa pierwiastki z sześciu. 12 pierwiastków z dwóch i jeszcze pierwiastek z sześciu da nam 24 pierwiastki z trzech, tak? Mamy tutaj pierwiastek z dwóch, który nam da po pomnożeniu dwójkę i już. Jednostek nie było, nie było. Mamy pole przekroju policzone. No, ale tu jest jeszcze druga część tego zadania. Mamy policzyć sinus kąta ostrego nachylenia tej płaszczyzny do podstawy. Myślę, że widząc już ten trapez równoramienny w rzeczywistości i widząc, że odcinek łączący środki podstaw jest także wysokością, to nie jest regułą w dowolnym trapezie, tylko trapez równoramienny daje nam tą gwarancję, no, ale nasz jest, więc możemy bez problemu poprowadzić sobie także tutaj wysokość. No, jakieś dodatkowe punkty będą się tutaj przydały, jak sobie będzie L. No i to jest tak naprawdę nachylenie. Tu mamy kąt prosty, tak? Tutaj też oczywiście to jest ten sam kąt prosty. Wykonujemy rzut prostokątny punktu K, uzyskując w efekcie odcinek, który jest równy wysokości całej bryły. Łączymy, tu mamy także kąt prosty i tu rzut, nazwijmy go K'. Jeżeli nasz rysunek nie jest bardzo czytelny, to warto jest jak zawsze wyrysować sobie. Tak, tu mamy oczywiście kąt. On został przez autorów nazwany. Nie został, czyli my sobie go sami nazywamy. Niech będzie tradycyjnie alfa. Trójkąt L K'. Wysokość bryły została policzona. Tu dwa pierwiastki z sześciu. Natomiast wysokość całej bryły od samego początku jest dana. No i tu dobra informacja, mamy policzyć sinus kąta i już nic więcej liczyć nie trzeba. Sinus kąta jest w trójkącie prostokątnym ilorazem przy prostokątnej leżącej naprzeciwko, czyli dokładnie 4 i tu przeciwprostokątna 2 pierwiastki z 6. Czyli dwa pierwiastki z sześciu przez sześć, czyli pierwiastek z sześciu przez trzy. A zawsze jak mamy obliczony sinus bądź kosinus, zerknijmy, czy jest to wartość mniejsza od jedynki, co prawda sinus może być równy 1, no ale nie, jeśli jest kątem ostrym, więc tutaj jest zdecydowanie mniejsza wartość od jedynki, więc taka kontrola uzyskanych wartości jest zawsze rzeczą ważną. Nie mamy odpowiedzi, musimy starać się oceniać sensowność otrzymanych wyników. Zadanie chyba dosyć przyjemne, z pewną porcją rachunków, ale sam przekrój nie był już tak nieprzyjemny jak pierwszy, z którym mieliśmy do czynienia. Przechodzimy wobec tego do zadania czwartego.
wracamy do ostrosłupów. Jeszcze na moment. Tak, podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt ABC. No to. ABC i wierzchołek górny S. Kąt nachylenia krawędzi bocznej AS do płaszczyzny podstawy ostrosłupa jest równy kątowi między krawędziami bocznymi. Czyli zaznaczamy. Nachylenie krawędzi bocznej AS do płaszczyzny podstawy, czyli niewątpliwie spodek wysokości, nazwijmy go sobie powiedzmy P. Kąt prosty. No i kąt nachylenia krawędzi do płaszczyzny podstawy jest kąt alfa. Tak sobie go nazwijmy, jego miarę. I on jest równy kątowi między krawędziami bocznymi AS i BS. No, to jest taki kąt płaski w ścianie bocznej. I ta sama miara, czyli alfa. Oblicz kosinus tego kąta. Czyli praktycznie rzecz biorąc żadnych wymiarów. No, na pewno to zawsze coś. ABC to jest trójkąt równoboczny. Ale też punkt P jest na pewno środkiem okręgu opisanego na podstawie. Jest to ostrosłup prawidłowy. On ma, jak wiadomo, wszystkie krawędzie boczne tej samej długości. I no właśnie, kosinus alfa jest wielkością szukaną. Jak już widzieliśmy w zadaniu drugim, trzeba przyjąć często w sytuacjach, kiedy chcemy wyznaczyć jakąś funkcję trygonometryczną kąta w bryle, a w planimetrii analogicznie przecież postępujemy, trzeba wybrać jakieś wielkości robocze, które będziemy używać i które na końcu zadania powinny nam się skrócić, powinny zniknąć, bo one oczywiście nie są dane. W tym wypadku nie jest trudny, to nie jest trudny wybór, bo niewątpliwie krawędź podstawy może być tutaj wygodna, jeśli chodzi o użycie. No i drugi wymiar to krawędź boczna. AS, BS, przyjmijmy, że to jest B. To są tylko oznaczenia, zwracam uwagę, to nie ma nic wspólnego z danymi zadania. No i próbujmy teraz tworzyć równania. Jeśli chodzi o trójkąt APS, trójkąt prostokątny, to myśląc o kosinusie kąta, no, będziemy mieli stosunek długości AP do AS, czyli nieco już skracając zapis, AS to jest oczywiście w naszym przypadku oznaczenie B, natomiast AP jest odległością środka okręgu, jest promieniem okręgu opisanego na podstawie, czyli długość odcinka AP, to tu nawet można zerknąć po prostu do karty wzorów maturalnych i stwierdzić, że taki promień to 2/3 wysokości trójkąta równobocznego, czyli A pierwiastka z 3 przez 3. No i to równanie niech sobie
przez chwilę czeka. Czas na drugie równanie, które oczywiście pojawi się poprzez wykorzystanie trójkąta ABS. Myślę, że tutaj nikt nie powinien mieć także wątpliwości, że jeżeli chcielibyśmy pozostać przy kosinusie kąta alfa, to wybór twierdzenia kosinusów w trójkącie ABS jest najrozsądniejszy, a zatem on jest już bardzo dobrze widoczny, więc chyba możemy błyskawicznie sobie zapisać, że a kwadrat to b kwadrat dodać b kwadrat i minus 2 razy b kwadrat kosinus kąta alfa. Mamy drugie równanie. Zwróćmy uwagę, że nie jest wcale tak źle, dlatego że oprócz szukanego kosinusa alfa mamy jeszcze tylko te dwa wymiary a i b. No i wydaje się, że to pierwsze równanie jest jednak nieco prostsze. Zapiszmy sobie, że a pierwiastek z 3 przez 3 to jest b kosinus alfa. No i usuwając tą liczbę z lewej strony otrzymamy, że a jest równe pierwiastek z 3 b kosinus alfa. Z tak wyznaczoną wartością a wędrujemy sobie do drugiego równania i otrzymujemy po podniesieniu do kwadratu oczywiście a 3 b kwadrat kosinus także kwadrat kąta alfa. No a tutaj mamy 2b kwadrat minus 2b kwadrat kosinus alfa. Jak widzimy, pozostała nam jeszcze wielkość b, która też musi zniknąć. Myślę, że nie jest tu żadnym nadużyciem podzielenie stronami przez b kwadrat. B jest wielkością różną od zera, nawet dodatnią, ale dla nas w tym działaniu istotne jest to, że jest to wielkość różna od zera. Otrzymujemy równanie, w którym jedyną już niewiadomą będzie kosinus alfa, a więc 3 kosinus kwadrat alfa równa się 2 minus, i tutaj pozostaje nam 2 kosinus alfa. No, równanie kwadratowe zmiennej czy niewiadomej kosinus alfa. Ja nie będę już wprowadzał tutaj niewiadomej pomocniczej. To nie jest jakiś wymóg formalny, żeby za kosinus alfa wprowadzać nową niewiadomą. Można sobie od razu obliczyć deltę. Wykonajmy tutaj wyżej nieco wstępne rachunki, a zatem 4 dodać 24, 28 i pierwiastek z delty to 2 pierwiastki z 7, 4 razy 7. Czyli jeśli chodzi o wartości kosinusa kąta alfa, to będzie to minus 2 minus 2 pierwiastki z 7 i to dzielone przez 6. Od razu spójrzmy, wartość jest ujemna, a przecież nasz kąt alfa, co można byłoby elegancko nawet na początku zapisać, musi być na pewno mniejszy niż, jego miara musi być mniejsza niż 90 stopni. Jest to bowiem kąt w trójkącie prostokątnym, kąt ostry, czyli jest to wielkość sprzeczna lub, no i druga powinna wyjść oczywiście już dodatnia, minus 2 nadal plus 2 pierwiastki z 7 przez podwojenie współczynnika a, czyli pierwiastek z 7 minus 1 dzielone przez 3. No, nie ma wątpliwości, że jest to liczba dodatnia. Liczba
mniejsza od 1, czyli jako odpowiedź końcowa zadania no, nie jest w każdym razie sprzeczna z tym, co powinniśmy otrzymać. A to, że wyszła liczba, która nie jest jakaś bardzo ładna, nie oczekiwano od nas przecież obliczenia kąta, wyłącznie kosinus, a więc jest. Nawet gdyby w takim zadaniu ktoś prosił nas o obliczenie tangensa takiego kąta, sinusa takiego kąta, poszlibyśmy dokładnie tą samą ścieżką. To, że mamy obliczyć tangens, nie powinno nas skłaniać do tego, żeby koniecznie układać równań związanych z funkcją tangens, bo używanie tangensa w trójkącie ABS, tangensa kąta alfa, no, nie jest wcale specjalnie wygodne, a więc w takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest mimo wszystko policzyć kosinus, a później z tego kosinusa wyznaczyć sobie sinus i tangens jako iloraz sinusa i kosinusa. A więc to, jakiej funkcji my używamy w takim zadaniu, to jest kwestia wygody. Później, mając jedną z tych wartości, pozostałe zawsze możemy błyskawicznie policzyć. I ostatnie już zadanie z ostrosłupów, ostatnie zadanie przed bryłami obrotowymi. Przechodzimy do zadania piątego i czytamy, co nas czeka w kolejnym ćwiczeniu. Nadal ostrosłup prawidłowy, tym razem czworokątny. No i tutaj będzie znowu jakiś przekrój, jakaś płaszczyzna. Podstawa. Oznaczenia własne, może być W, tu niech będzie sobie punkt S. Co jest dane? Przez przekątną podstawę poprowadzono płaszczyznę, która przechodzi przez środek krawędzi bocznej rozłącznej z tą przekątną. Czyli jeżeli weźmiemy sobie przekątną na przykład DB, to środek krawędzi bocznej to musi być CW albo AW, no bo rozłączna z tą przekątną, czyli B, W i D, W odpadają. Myślę, że czytelność rysunku wyraźnie wskazuje na to, abyśmy wzięli środek CW, a więc pierwsza rzecz, którą wiemy na pewno, to to, że jest to środek, czyli zapisujemy i przez ten punkt i przez przekątną podstawę poprowadzono płaszczyznę, otrzymując w przekroju pewną figurę. No, co do tej figury, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Jak połączymy punkty D, B i E, to w sposób oczywisty pojawia nam się tutaj trójkąt równoramienny. Jeszcze raz przypominamy sobie, że ściany boczne w ostrosłupie prawidłowym są przystające, czyli możemy
już tutaj pewien pierwszy wniosek zapisać, a mianowicie BE jest równe DE na pewno. Dobrze, ale co wiemy, co jest dano, co jest w danych zadania? A więc płaszczyzna ta tworzy z podstawą kąt alfa. Myślę, że tutaj też nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o zaznaczenie tego kąta nachylenia. Rysuję sobie wysokość w trójkącie DBE. Ona oczywiście opada tutaj w punkcie S, w środku kwadratu. No i ponieważ odcinek SC będzie także prostopadły do DB, a więc jest spełniony wymóg poprawnego określenia miary kąta dwuściennego. Tutaj wpisujemy sobie alfa, tak też ten kąt, jego miara została w danych zadania przedstawiona. No i ostatnia rzecz dana to pole przekroju, czyli pole trójkąta DBE po prostu zostało nazwane w danych zadania dużą literą P. A obliczyć mamy objętość. Ta objętość to oczywiście, i znowu przyjmijmy tutaj od razu już pewne oznaczenie, czyli przy tak przyjętych oznaczeniach pole kwadratu razy 1 trzecia i razy wysokość. Warto zwrócić uwagę, że dane zadania mają się na tym etapie nijak do oczekiwanych wielkości. Mamy pole jakiegoś trójkąta DBE i kąt alfa, a potrzebujemy krawędzi podstawy i wysokości. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że dane zadania muszą być przecież wykorzystane i przyjmując kolejne sobie powiedzmy oznaczenie wysokości tego trójkąta DBE jako małe h, musimy zapisać, że pole naszego przekroju to jest 1/2 podstawy, czyli DB, czyli A pierwiastka z 2 i razy wysokość. To, że się pojawia A, to bardzo dobrze. To, że się pojawiła ta wysokość, to gorsza wiadomość, bo to wielkość, która zupełnie nam nie jest potrzebna. Patrząc na ten rysunek, można nie dostrzec tego, co jest istotne i co powinniśmy wykorzystać. Dlatego szczególnie w tego typu zadaniu warto jest wyrysować z bryły odpowiedni fragment, w którym rozgrywa się to zadanie. A ono się rozgrywa, jak za chwilę zobaczymy, w takim trójkącie WSC. I pewne rzeczy mogą być nie od razu, oczywiście jest trójkąt prostokątny, nie od razu możemy je dostrzec, ale jak już wyrysujemy trójkąt WSC, oczywiście jest tutaj także punkt E, który jest po środku. Tu mamy kąt alfa. No i wiemy, że jest po środku CW. Przypomnijmy sobie teraz sytuację, w której w trójkącie prostokątnym z wierzchołka kąta prostego, który jest ewidentnie przy wierzchołku S, poprowadzono środkową do przeciwprostokątnej. Otóż
ta środkowa jest niczym innym jak promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie, a więc SE jest połową CW, czyli jest równa 1/2 H. A zatem po prostu odcinki EC, EW i SC są równe. A to pozwala nam przenieść kąt alfa z miejsca, w którym niezbyt łatwo go było wykorzystać, do wierzchołka C. No, trójkąt SCE oczywiście jest trójkątem równoramiennym. Prawda? No i w tej chwili możemy sobie już w trójkącie prostokątnym zapisać funkcję trygonometryczną. No, chyba najwygodniej będzie kosinus kąta alfa. Tak, cały czas pracujemy z trójkątem SCW. I w tym trójkącie kosinus alfa to SC, czyli, żeby nie przedłużać, a pierwiastka z 2 przez 2. I wymiar CW, czyli 2H. No, tutaj było H, tu jest H, razem 2H. A zatem dzielone przez 2H oczywiście. To bardzo ważne równanie, praktycznie najważniejsze chyba w tym zadaniu. Wyznaczamy sobie stąd H. Po przekształceniu powinniśmy otrzymać A pierwiastka z 2 dzielone przez 4 kosinus alfa. Ta wielkość H jest zupełnie nam niepotrzebna, powinniśmy się jak najszybciej pozbyć. Wracamy z nią tu, gdzie mamy zapisany wzór na pole naszego przekroju i w konsekwencji pole będzie równe 1/2 A pierwiastka z 2. Wpisujemy sobie ten ułamek jako małe H. I zaczynamy tutaj nieco upraszczać. Pierwiastek z 2 mnożony przez pierwiastek z 2 i raz 1/2 to nam da 1. Co byśmy chcieli z tego otrzymać? No zapewne A, tu nawet A kwadrat. Pomnóżmy przez 4 kosinus alfa stronami to równanie. Otrzymamy 4P kosinus alfa równa się A kwadrat. No to jest dobra wiadomość. Można nawet powiedzieć, że bardzo dobra. Dlatego, że otrzymaliśmy już pole podstawy i to pole podstawy jest w tej chwili wyrażone wyłącznie za pomocą danych zadania. Alfa, P, sprawa jest, jeśli chodzi o pole podstawy, już zakończona. Do szczęścia brakuje nam jeszcze wysokości, która także w tym wyrysowanym trójkącie, proszę zobaczyć, wszystko w jednym trójkącie się koncentruje. No, A pierwiastka z 2 przez 2, H, wybierzmy sobie funkcję tangens, czyli jesteśmy ciągle w tym samym trójkącie. Tangens kąta alfa, czyli H dzielone przez A pierwiastka z 2 przez 2. Czyli wysokość to A pierwiastka z 2 razy tangens alfa i to dzielimy na 2. No niestety nie da się bez tutaj spierwiastkowania tego równania. Potrzebujemy jednak A w pierwszej potędze, czyli A to 2 razy pierwiastek P kosinus alfa i ta wielkość tutaj się musi pojawić. No, ona tu sobie wchodzi i w konsekwencji otrzymujemy
Jeszcze pierwiastek z dwóch, tangens alfa. I tutaj przez dwa. Chyba wszystko jest w porządku. Pierwiastek z dwóch jest, dwójki możemy skrócić. Dobrze, jeszcze raz zapiszmy porządnie. Czyli 2p cosinus alfa i poza pierwiastkiem tangens alfa. I już w tej chwili także h jest wyznaczone wyłącznie za pomocą danych zadania. Pozostaje nam zapisać 1/3. Tu było pole podstawy, czyli 4p cosinus alfa i wysokość, czyli 2p cosinus alfa. A jak ktoś chce delikatnie jeszcze uprościć postać końcowej odpowiedzi, to może wyrazić tangens alfa jako iloraz sinusa i kosinusa. Wtedy ten kosinus ulegnie skróceniu. Czyli może tutaj już niech sobie będą 4/3 p sinus alfa i jeszcze pierwiastek 2p cosinus alfa. Tak. No i mamy końcową odpowiedź. Jak ktoś chce jeszcze zerknąć, oczywiście tu nie było żadnych jednostek, ale tak czy inaczej można spojrzeć, czy w formie jednostek ta objętość jest poprawnie wyrażona. Pole zawsze jest w jakichś jednostkach kwadratowych. Pierwiastek z jednostek kwadratowych, bo tutaj też one takie są, daje jednostki w pierwszej potędze i mnożone przez siebie dałyby nam jednostki sześcienne, a więc w ten sposób też można do pewnego stopnia oceniać poprawność otrzymanych wyników, a może inaczej można czasami dostrzec błąd w formule kończącej zadanie w takiej odpowiedzi końcowej. Tutaj na pewno, jeśli chodzi o jednostki, takiego błędu nie ma. Zadanie już niewątpliwie troszkę poważniejsze. Myślę, że pokazuje bardzo dobrze to, że wyrysowanie z bryły takiego trójkąta, w którym ogniskują się dane zadania, bo kąt alfa, ale przede wszystkim szukane, no bo jednak i A, i H. No i też, jak się okazało, ta wielkość H, którą udało się nam przenieść tutaj na krawędź boczną tego ostrosłupa. Bez wyrysowania tego trójkąta no, moglibyśmy mieć spore kłopoty i myślę, że tak szybko na pewno tego zadania byśmy nie rozwiązali. Do grania stosłupów czy ostrosłupów jeszcze wrócimy, bo będziemy przy bryłach obrotowych wpisywać sobie jedną bryłę w drugą, szczególnie jeśli chodzi o kulę, ale także stożek. Po tych kilku zadaniach już takich poważniejszych, chwila oddechu, przechodzimy do brył obrotowych, które w arkuszach rozszerzonych są reprezentowane dosyć rzadko. To znacznie częściej się zdarza w arkuszach podstawowych, a już szczególnie w zadaniach wyżej punktowanych to praktycznie rzecz biorąc naprawdę trudno w arkuszach rozszerzonych znaleźć zadania z brył obrotowych. Tym niemniej z obowiązku kilka ćwiczeń wypadałoby zrobić. To będą zadania stosunkowo krótkie. I zaczynamy od niemalże takiego gimnazjalnego zadania. Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o wymiarach 6π/8. Promień podstawy walca jest liczbą całkowitą i wówczas objętość tego walca, i tu mamy wybrać właściwą odpowiedź. Za o co chodzi? Chodzi oczywiście o sytuację następującą, jak mamy rozwiniętą powierzchnię boczną, prawda? Wszyscy wiedzą dokładnie, jak wygląda walec, wiedzą też, że rozcięcie powierzchni bocznej i rozwinięcie jej na płaszczyznę powoduje, że mamy prostokąt. No, pytanie teraz, który z boków tego prostokąta pełni funkcję
obwodu podstawy, a który wysokości. To nie jest tak, że takie dwa walce mają taką samą objętość. Ta objętość jest inna. No więc pytanie, nie jest ono trudne, ale pamiętajmy, objętości tych dwóch walców nie są jednakowe. Wybór musi być dokonany na podstawie informacji, że promień podstawy walca jest liczbą całkowitą. Skoro jeden z boków tego prostokąta jest obwodem podstawy, a obwód podstawy walca to oczywiście 2πr, drugi jest wysokością, no i jednocześnie mamy dwa wymiary, 6π i 8. No, który z tych wymiarów może dostarczyć nam promienia w postaci wartości całkowitej, to chyba nie ma wątpliwości. Tu będziemy mieli 2πr i to będzie 6π, no a tu będziemy mieli h równe 8. Prawda? Tylko bowiem z tego równania otrzymujemy, mamy szansę otrzymać wartość całkowitą i taka ona rzeczywiście jest. Wobec tego wzór na objętość walca. Można powiedzieć, że objętość walca liczymy tak jak objętość grania stosłupów, z tą różnicą, że tutaj podstawą jest koło. Czyli pi razy 3 do kwadratu razy 8, 9 razy 8, 72 pi, koniec zadania. Tak? Oczywiście jeden punkt, no nic tu więcej nie mamy szansy otrzymać. I zadanie trochę podobne, dotyczące stożka. A tu z kolei powierzchnia boczna stożka po rozcięciu wzdłuż tworzącej jest ćwiartką koła. Ćwiartka koła, czyli wycinek koła z kątem środkowym 90 stopni. O, i coś takiego, prawda? Ta powierzchnia po rozcięciu ćwiartką koła o promieniu 4. Oczywiście tu i tu. Mamy obliczyć wysokość takiego stożka. O, może sobie narysujmy tutaj. Także oddzielnie stożek. No, myślę, że każdy w życiu widział powierzchnię boczną stożka, może ją zwijał. To, co widzimy po rozwinięciu, to promień tego wycinka, czyli tworząca stożka, bo to ich połączenie daje nam właśnie efekt tworzącej. A więc od razu będę tutaj wprowadzał oznaczenia zgodne z oznaczeniami, jakich używa się w wypadku stożka. I przenosimy wobec tego tutaj. Jednocześnie wiemy, że jest to powierzchnia boczna stożka, na którą jest określony wzór. Jeżeli oznaczymy sobie promień podstawy stożka przez R, no to oczywiście pole powierzchni bocznej, wszystkie te wzory są w karcie wzoru, więc tutaj nie ma powodu obciążać sobie pamięci. Jest to PRL, ale z drugiej strony jest to po prostu ćwiartka koła o promieniu 4, czyli 1/4 pi i tutaj tym promieniem jest 4 oczywiście do kwadratu. Czyli powierzchnia boczna jest równa 4 pi. A z drugiej strony powierzchnia
boczna jest równa L równe 4, czyli 4 pi r. No i przyrównując pole wycinka ze wzorem, w którym obliczamy powierzchnię boczną, otrzymamy promień, czyli r równe 1. No a do obliczenia wysokości już jest jeden bardzo krótki krok. No, to są rzeczy, które musieli Państwo stosunkowo niedawno powtarzać. Wysokość stożka to jest nic innego jak wysokość po prostu w trójkącie równoramiennym, a zatem nawet nie wprowadzając już w zadaniu takim krótkim, zamkniętym oznaczeń, zapisujemy sobie, że h kwadrat dodać r kwadrat równa się l kwadrat. Tutaj 1, tu 16, h kwadrat, czyli h jest równe pierwiastek z 15. No i zapewne taka odpowiedź powinna się pojawić. Tak, jest to odpowiedź C. Przechodzimy do zadania ósmego. Kula o promieniu 10, wpisano stożek o kącie rozwarcia 90 stopni. Może jeszcze szybciutko powiedzmy, to może taki termin, który nie jest bardzo często używany, ale jeżeli mamy stożek to jego przekrój osiowy oczywiście jest zawsze trójkątem równoramiennym. Mamy tutaj dwie tworzące i średnicę podstawy. Otóż kąt rozwarcia stożka jest to kąt w przekroju osiowym, czy tak go można sobie tutaj określić, i to jest kąt między dwiema tworzącymi. A my mamy kulę i wewnątrz tej kuli mamy wpisany taki właśnie stożek z kątem rozwarcia 90 stopni. Spróbujmy wykonać sobie rysunek. To nie jest rzecz, która jest nam tutaj bardzo chyba potrzebna, ale musimy jakoś popatrzeć przez moment na to. Kula. Wielkie koło kuli, czyli takie koło, które jest największym możliwym przekrojem tej kuli i zawiera oczywiście jej środek. I teraz stożek wpisany. No, można powiedzieć, gdzie jest podstawa tego stożka. Na to pytanie właśnie odpowiada nam dana zadania mówiąca, że ten kąt rozwarcia to 90 stopni. Jeżeli mamy 90 stopni, to oznacza, że będziemy mieli trójkąt prostokątny równoramienny wpisany w koło, bo tak naprawdę w bryłach obrotowych praktycznie posługujemy się przede wszystkim przekrojami. A zatem w tej sytuacji, jeszcze to narysujmy, ale tu całe zadanie opiera się na tym, że jak jest trójkąt równoramienny wpisany w okrąg, w koło, to jego przeciwprostokątna, czyli średnica podstawy, musi po prostu być jednocześnie średnicą kuli. Zobaczmy, jakie mamy oprócz tego zadania. W kule o promieniu 10, a zatem
sobie będzie a jakieś oznaczenia, AO, BO i oczywiście także CO. To jest nasz promień i on jest równy 10. To, co mamy obliczyć, to pole powierzchni całkowitej stożka. Znów wzór jest dostępny w karcie wzorów. Pierwszy składnik po wymnożeniu jest polem podstawy, drugi to powierzchnia boczna. Pozostaje nam wobec tego szybciutko stwierdzić, że długość tworzącej, bo to jest jedyna rzecz, której nam brakuje, oczywiście napisałem tutaj małe r, ale to małe r właśnie dzięki tym 90 stopniom to jest to samo co duże r. Natomiast L, czyli długość CB i rzecz jasna AC, no, jeżeli mamy wymiar 10, 10, to w trójkącie COB przeciwprostokątna to po prostu 10 pierwiastków z dwóch. I w ten sposób podstawiamy do wzoru i kończymy zadanie, czyli pi razy 10 i tutaj mamy 10 plus 10 pierwiastków z dwóch, a zatem 100 pi i w nawiasie 1 plus pierwiastek z dwóch. Samo kodowanie odpowiedzi pozostawiam już Państwu do wykonania samodzielnie w domu. Zwracam uwagę, że wynik mamy zaokrąglić z dokładnością do jedności i dopiero wpisać końcowy wynik. Wystarczy, że przyjmą Państwo przybliżenie pi 3,14 i no, pierwiastek z dwóch jest do dyspozycji na kalkulatorze, więc sprawa nie powinna już budzić problemu. I przechodzimy do zadania. Dziewiątego. To jedno z nielicznych zadań, jakie udało mi się znaleźć w arkuszach rozszerzonych i to nie tylko w tych majowych, ale i czerwcowych i różnych innych próbnych maturach. Tak jak powiedziałem, bryły obrotowe w zadaniach otwartych no, praktycznie można powiedzieć się nie zdarzają, co oczywiście nie jest jakimś istotnym wyznacznikiem na przyszłość, ale jednak trend jest taki, że z brył najczęściej w zadaniach otwartych pojawiają się ostrosłupy, nieco rzadziej graniastosłupy, no a te bryły obrotowe najrzadziej. To czasy, kiedy w zadaniach chciano jak najczęściej matematycznych utrzymać kontekst realistyczny i mamy tutaj w związku z tym jakiś lądownik, jego kapsułę. Wygląda to następująco. Kształt stożka. I ten stożek jest zakończony w podstawie półkulą o tym samym promieniu, czyli to koło, które tutaj jest podstawą stożka, jest jeszcze tutaj ten sam promień. Powiedzmy. O, mniej więcej coś takiego. Wprowadźmy sobie oznaczenia.
co wiemy. Wysokość stożka też sobie trzeba narysować. Przyjmijmy oznaczenie duże H. Jest o 1 metr większa niż promień półkuli, czyli drugie z oznaczeń R. Oczywiście to jest też równe DO, to jasne. I mamy coś takiego, H jest o 1 metr. Tu widzimy jednostki tak troszkę wrzucone poprzez tą różnicę między wysokością stożka a promień półkuli, a więc R plus 1, ale jednostki są, tak? Jednostki są, to od razu sobie zapiszmy. I druga informacja, objętość stożka. Stanowi 2/3 objętości całej kapsuły. No, można tu od razu sobie napisać tak naprawdę, jeżeli całej kapsuły, to także objętość stożka plus objętość jednej, drugiej kuli. Coś takiego można sobie tutaj wpisać. I od razu możemy tutaj usunąć ten nawias. 2/3 objętości stożka przenieść sobie na stronę lewą, oczywiście ze zmianą znaku, czyli będzie 1/3 objętości stożka, a tu będziemy mieli 2/3 z objętości połowy kuli. Wzory na objętość stożka i objętość kuli są dostępne w karcie wzorów, także pozostaje nam wpisać dane. 1/3 pola podstawy, czyli pole koła i razy wysokość. Tu z kolei 2/3. Objętość kuli 4/3 πr do trzeciej. No ale my bierzemy tylko połowę tej kuli, czyli będziemy mieli 2/3. Tak, połowę z kuli. O, w ten sposób. No i dostrzegamy, że równanie błyskawicznie nam się upraszcza. Możemy je podzielić stronami przez pi, możemy je pomnożyć przez 3. I możemy podzielić przez r kwadrat jako wielkość różną od zera. Czyli pozostanie nam h równe. Tu r znika, tutaj jeszcze zostaje 4 2/3. I 4/3 πr do trzeciej, no, chyba wszystko jest w porządku, 4/3 r. Tak? Przepraszam, tutaj ukradł się nam błąd rachunkowy. 1/3 objętości stożka, czyli tutaj brakuje nam oczywiście jeszcze tej 1/3. Musimy ją dopisać i co za tym idzie, także tą trójkę sobie skracamy. Tak, tutaj zgubiłem tą 1/3. W tej chwili mamy wobec tego h równe 4r. O, teraz już jest wszystko w porządku. Dwa bardzo proste równania, no jak na poziom rozszerzony, a to zadanie było w arkuszu rozszerzonym, to można uznać, że no, bardzo, bardzo proste. A zatem zapiszmy raz jeszcze porządnie. Czyli
4r równa się r plus 1, a i r równa się 1/3. Jeżeli r jest równe 1/3, to h równa się 4/3. Mamy oba wymiary niezbędne do obliczenia objętości kapsuły, czyli napiszmy to raz jeszcze porządnie, 1/3 pi r kwadrat razy h, czyli objętość stożka, no i połowa kuli, czyli 2/3 pi r do trzeciej. Żeby nieco zmniejszyć liczbę działań, wyciągnijmy przed nawias 1/3 pi r kwadrat i otrzymamy h dodać. No i tutaj zostaje r i jeszcze dwójka, czyli 2r. A zatem 1/3 pi r jest równe 1/3, czyli 1/9 i w nawiasie h, czyli 4/3 plus 2 promienie, a zatem 2/3. 6/3, czyli 2, no to ostateczna objętość kapsuły. 27 w mianowniku, tutaj 2, czyli 2/27 pi. No i te nieszczęsne jednostki, które tutaj tak zostały wrzucone, tak, metry sześcienne. Jak Państwo widzą, zadanie, czy warte 5 punktów, to bardzo dyskusyjne, raczej bliżej 3, ale taka była wtedy punktacja na maturze i tak to Państwu przedstawiłem. I to na dzisiaj już wszystko. Pozostało nam jeszcze kilka zadań z brył obrotowych w połączeniu z grania stosłupami czy z innymi wielościanami. Tymi zadaniami zajmiemy się w trakcie kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo.